W dzisiejszym materiale wyniki konkursu na fotel marki Diablo Chairs, update dotyczący aktualizacji Jeremiego na temat nowości oraz oficjalna premiera sezonu 5 od Globa, która nadchodzi. Hej, witajcie, ja jestem Olchus i zapraszam do oglądania. Na wstępie chciałbym poruszyć kwestię wyników konkursu, który ogłosiłem i wspólnie zorganizowałem wraz z firmą Diablo Chairs, za co im bardzo serdecznie dziękuję, dokładnie 16 maja w tym oto materiale. Zadanie polegało na przedstawieniu swego autorskiego odcinka specjalnego z Miraculous, który wchodzić będzie w skład sezonu 5 i będzie niósł za sobą jakieś ważne przesłanie. W każdym razie, żeby nie przedłużać, zwycięzcą konkursu zostaje, uwaga, Patrycja Kaniewska. Brawo, 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 to twoja praca najbardziej mnie urzekła i to właśnie ty zgarniasz dowolny fotel serii X marki Diablo Chairs. Napisz proszę do mnie wiadomość prywatną na mojego maila, który ci się tutaj wyświetla na ekranie, tam omówimy kwestię wysyłki twojej nagrody, a innym uczestnikom również gratulacje za ciekawe pomysły i podziękowania za wzięcie udziału w konkursie. Tym, którym się nie poszczęściło, spokojnie, nie przejmujcie się, będzie jeszcze szansa na wygraną. Tym razem w innym konkursie, bo planuję taki na Dzień Dziecka, ale tym razem z biedronkowymi nagrodami. Raz jeszcze dziękuję wszystkim, a teraz wracamy do głównego tematu. Moi drodzy, w dniu 25 maja na swój kanał wrzuciłem materiał, w którym przedstawiłem fantastyczne nowości, jakie wielkimi krokami nadchodzą do świata Miraculous. Mowa tutaj o trzech odcinkach specjalnych, premierze sezonu 6, premierze filmu animowanego oraz gry, która ukaże się na konsolach. Więc kto jeszcze tego materiału nie widział, to polecam obejrzeć zaraz po tym materiale, aby być ze wszystkimi nowinkami na bieżąco. W jednym poście, jaki opublikowała na swoim Instagramie młoda reporterka Linda Lee Rose, napisała, że dzień po prezentacji Zaga, jaka odbywała się na Las Vegas Licensing Show 2022, Jeremy przedstawi nam aktualizację w formie jakiegoś vloga czy coś dotyczącej całej tej imprezy i zapewne przyszłych tych projektów. No i taka aktualizacja miała się pojawić, ale jak już możecie się domyślać, nic takiego nie miało miejsca. Okazało się, że Jeremy musiał opuścić całą prezentację wcześniej, aby wrócić do Los Angeles na kilka ważnych spotkań dotyczący filmu i sezonów, no i obiecuję, że za jakiś tam czas będzie chciał przeprowadzić z Lindą wywiad. Więc no, z taką aktualizacją musimy niestety poczekać, tak samo jak na same zwiastuny, które zostały pokazane na owej prezentacji, a był tam oczywiście zwiastun sezonu 5 i 3 klipy z filmu, gdzie jeden był musicalem. No jeśli wierzyć tej informacji lub nie, ale Linda napisała w odpowiedzi na jeden komentarz, że dyskutowano o tym zeszłej nocy i wydaje się, że nikt nie ma pojęcia o dniu i dacie, kiedy to się stanie w przypadku jakiegokolwiek zwiastuna filmu lub sezonu 5. Moi drodzy, wiadomość z ostatniej chwili, która pojawiła się podczas montażu tego materiału. Glob wrzucił na swego Instagrama komunikat, w którym powiedział, że jeśli do poniedziałku, czyli do 30 maja, pod tym ich postem będzie ćwierć miliona komentarzy, czyli 250 tysięcy, to ogłoszą swoją datę premiery sezonu 5, dokładnie tak. A na dodatek, gdy post wbije pół miliona komentarzy, to prócz przeglądu pojawi się również jakiś tam ciekawy bonus. Mówią, że musimy się przygotować na nowy sezon, bo to prawdziwy chaos. Więc no, tak na zakończenie, moi drodzy, subskrybujcie mój kanał razem z dzwoneczkiem, aby być na bieżąco z informacją, kiedy Glob opublikuje premierę sezonu 5, a wy migiem na Instagrama Globa, aby wbić wymaganą liczbę komentarzy. Zostawcie łapkę w górę, udostępnienie oraz komentarz, kiedy waszym zdaniem pojawi się jakiś zwiastun z filmu lub sezonu 5. Dzięki za obejrzenie i do następnego. Bye bye.